Bardzo serdecznie witam w mieście szefa Komisji Infrastruktury, pana Pawła Olszewskiego, naszego posła Tomasza Szymańskiego. Pewnie jak państwo wiecie, z inicjatywy posła Roberta Kwiatkowskiego zostanie zwołana Komisja Infrastruktury, która odbędzie się w tym tygodniu już w środę o godzinie 13 w Warszawie. Nie byłoby możliwe zwołanie tej komisji bez wsparcia także posłów Koalicji Obywatelskiej, dlatego że w takim dość trybie pilnym przy zebraniu odpowiedniej liczby podpisów ta komisja właśnie będzie obradowała. Będziemy tam przedstawiali swój punkt, nasz punkt widzenia, jeżeli chodzi o przebieg trasy S5, S16. Jak państwo doskonale wiecie, od zawsze miasto lubuje za tak zwanym przebiegiem północnym. Dlaczego ten przebieg północny? O tym wielokrotnie mówiliśmy, że jest to optymalny przebieg, który gwarantuje rozwój naszego miasta, rozwój terenów w północnej części miasta, ale przede wszystkim budowę nowego mostu na Wiśle. Jak ten most jest potrzebny, też nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć. Każdego dnia doświadczamy wielu korków na moście Bronisława Malinowskiego i jakby to jest inwestycja strategiczna. Dlatego na tej komisji będziemy przekonywali posłów, przekonywali też przedstawicieli GDDKi, Ministerstwa Infrastruktury, aby przywrócić wariant północny do tak zwanej analizy STEŚ i na podstawie przeprowadzonej takiej dogłębnej analizy, poszerzenia tych analiz też o wariant północny, a nie tylko skupienie się na wariantach południowych i wtedy podjęcia stosownej decyzji. Jesteśmy tutaj na początkowym etapie, jeżeli chodzi o analizę STEŚ, więc myślę, że wszystko jest tutaj możliwe. Chciałbym już teraz podziękować wszystkim posłom, którzy, bez których wsparcia nie byłoby to możliwe, posłom z różnych opcji politycznych i jakby widać, że akurat droga, most może nas połączyć ponad podziałami. To tyle tytułem wprowadzenia. Ja dwa słowa. Ja dziękuję za zaproszenie przez pana prezydenta z inicjatywy pana posła Szymańskiego. Ta komisja jest oczywiście również z inicjatywy pana posła Kwiatkowskiego, ale bardzo aktywny w tym obszarze i w tym zakresie był również pan poseł Szymański. Jestem tutaj, żeby przede wszystkim wsłuchać się w głos osób zainteresowanych, w głos strony społecznej, tak aby być w pełni uzbrojonym w wiedzę, w emocje, w oczekiwania lokalnej społeczności na posiedzenie komisji. Na tym posiedzeniu będą przedstawiciele zarówno Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, będzie któryś z ministrów, bądź główny, bądź minister Weber odpowiedzialny za drogi. Więc będziemy mogli i będziemy w stanie przedyskutować te wszystkie problemy, z którymi się państwo borykają, bo co jest najważniejsze, to, aby tego typu inwestycje, które są niezwykle potrzebne, niezwykle istotne, nie budziły kontrowersji, nie wywoływały konfliktów, a łagodziły nastroje. A tak jak powiedział pan prezydent, warto zbadać wszystkie możliwe warianty, nie decydując już dzisiaj oczywiście, który wariant będzie najlepszy, bo to wyjdzie z twardych analiz, ale zawsze trzeba dać szansę na to, aby zbadać wariant, który lokalna społeczność oczekuje. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panu posłowi i panu prezydentowi. Szanowni państwo, proszę pamiętać, że mówimy o inwestycji, której horyzont czasowy to jest 2032 rok. Więc niezwykle ważny etap przygotowań, dopiero można powiedzieć, że się zaczyna. Etap poprzedzony konsultacjami społecznymi, etap rozmów z samorządowcami dopiero jest przed nami, ale my musimy już teraz włączyć się w tą dyskusję i pokazywać za i przeciw. Musimy dać narzędzia, instrumenty zarówno stronie społecznej, jak i samorządom, które będą przygotowywały swoje plany przestrzenne co do tego, jak gmina w którym kierunku powinna się rozwijać. Więc to jest ten optymalny moment, żeby teraz dyskutować i pokazywać wszystkie za i przeciw dla wszystkich możliwych potencjalnych korytarzy, ale też wariantów. Dlatego będziemy żądać przywrócenia koncepcji do tej koncepcji planistycznej wariantu północnego z niezwykle istotną przeprawą na Wiśle, dodatkową, żeby wzięto to pod uwagę i żeby ktoś merytorycznie spojrzał, na ile uwarunkowania powrotu do koncepcji wariantu północnego jest zasadne, jakie to są koszty i jak to wpłynie na rozwój nie tylko miasta Grudziądza oraz gmin, ale całego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego. Pamiętajmy, że mówimy również o równoległej inwestycji, która ma miejsce w województwie warmińsko-mazurskim.
Także chcemy wykorzystać ten czas na komisji w sposób bardzo dobry, chcemy pokazywać swoje racje, tak żeby przekonać Ministerstwo Infrastruktury i GDAKE do tego, że mamy 4 warianty bądź 5 możliwych do przeanalizowania. Także teraz, szanowni państwo... Krótkie pytanie. Kilka tygodni temu pan poseł mówił, że warunek północny jest najmniej prawdopodobny. Czy teraz możesz to potwierdzić? No bo tak powiedziałem. Mówiłem, że według danych, które posiadamy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która dała nam do zaopiniowania już te warianty z pominięciem wariantu brązowego oraz wariantu niebieskiego. Czyli jakby sami na jakimś etapie, bez uzgodnienia przede wszystkim z samorządowcami i stroną społeczną, zrezygnowali z tych dwóch wariantów. My twardo optujemy za tym, że one muszą się z powrotem pojawić, bo musi być pełna dyskusja we wszystkich obszarach.